Cześć. Witam wszystkich na moim kanale, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Znowu pada. Słuchajcie, znowu pada. Ale ja znowu narzekam na coś. Narzekam na to, że pada. Spróbuję coś nagrać pomimo tego, że pada i spróbuję coś nagrać właśnie o narzekaniu. Bo słuchajcie, narzekanie to jest taka nasza niestety narodowa cecha. Narodowa cecha Polaków właśnie. I będąc Polakiem przez ostatnie półtora roku po powrocie, wcześniej w Anglii żyjąc, zauważyłem, że Polacy, zresztą to nie jest tylko przecież moja opinia i nie tylko ja to zauważyłem, Polacy strasznie mają tendencję do narzekania, narzekają na wszystko, a szczególnie na swój los. A przecież wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce i skończyć to narzekanie. Wytrę może delikatnie obiektyw, bo napadało na niego. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale każdy praktycznie w Polsce narzeka. Nawet ludzie, którzy mają względnie dobrze i którym się powodzi i naprawdę żyją w tej Polsce na dosyć wysokim poziomie, ale zawsze znajdą jakiś temat do narzekania. A najbardziej mnie generalnie denerwują ludzie, którzy narzekają, że mają mało pieniędzy, że nic im nie wychodzi, że nic nie mogą zrobić. Tylko że zauważcie, że sami jesteście kowalami swojego losu i jeżeli narzekacie na przykład na to, że mało zarabiacie, macie mało pieniędzy, no to zróbcie wszystko, co w waszej mocy, żeby to zmienić. Możliwości w Polsce w tym momencie jest naprawdę dużo, żeby zarabiać dobre pieniądze i niektórzy wam będą tam opowiadać głupoty, że jest do dupy, że tylko za minimalną krajową można pracować i w ogóle, że zarobki są marne. I owszem, jeżeli ktoś pracuje za minimalną krajową, to jego życie nie jest usłane różami i na wiele rzeczy mu będzie brakować, bo to są zwyczajnie małe pieniądze. Ale jeżeli potrafisz coś robić, jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, jeżeli dążysz do celu, to spokojnie jesteś w stanie zmienić. I naprawdę dziwię się ludziom, którzy tylko siedzą tyłkiem na kanapie, oglądają telewizję i narzekają na swój los, jak to im nie jest źle. Zawsze się zastanawiam, dlaczego ci ludzie nie próbują w swoim życiu czegoś zmienić, tylko skupiają się właśnie na tym narzekaniu, że nie mają pieniędzy, że jest im źle, że nie wystarcza, że nie mogą sobie kupić tego, tamtego, srego i owego. Zamiast narzekać i tracić swój czas na to narzekanie i użalanie się nad swoim losem, nie lepiej byłoby na przykład pomyśleć, żeby skończyć jakieś studia na przykład, albo jakieś kursy, jeżeli chodzi o programowanie na przykład. Jest mnóstwo pracy dla programistów komputerowych i wszystkiego się można nauczyć. Najlepszym przykładem tego typu jest na przykład mój brat, który wcale nie był jakimś orłem w szkole, a nawet bym powiedział, że się kończyło, jak on chodził do szkoły, to po prostu zahaczało to o to, że mógł nawet nie zdawać do następnej klasy. Pomimo tego, że był lakiernikiem samochodowym, tak jak ja, ale nie pasował mu ten zawód, też nie każdy ma do tego może dryg i postanowił coś w swoim życiu zmienić. Poszedł, słuchajcie, na studia, kończy te studia. Muszę wycierać obiektyw, bo niestety jak pada, to mi też na niego pada. Skończył te studia i teraz, słuchajcie, zarabia już naprawdę fajne pieniądze, więc jak to mówią, chcieć to móc.
Jest więcej, ja znam więcej takich przykładów. Mogłem nagrać w sumie to gdzieś w pomieszczeniu, bo widzę, że tutaj cały czas ten ekran trzeba wycierać, no ale jak wychodziłem z domu, to jeszcze nie padało. I teraz zaczął zarabiać naprawdę fajne pieniądze. On też był przecież w Anglii i teraz zarabia lepsze pieniądze niż w Anglii zarabiał, będąc lakiernikiem samochodowym, już nie mówiąc w Polsce. Oczywiście nie każdy jest stworzony do programowania. Jest masę innych zawodów, dzięki którym w Polsce możecie dobrze zarobić. Wystarczy mieć też jakiś na przykład fach w ręku, być, nie wiem, elektrykiem, hydraulikiem, budowlańcem, lakiernikiem, blacharzem, mechanikiem i naprawdę, słuchajcie, można dobre pieniądze zarobić. Wystarczy się czegoś nauczyć, zamiast narzekać, siedząc dupą na kanapie, oglądając jakieś pierdoły w telewizji, tam to tylko na was szczują i gadają jakieś głupoty, politycy między sobą szczują na siebie ludzi i generalnie opowiadają jakieś pierdoły. Zamiast oglądać te pierdoły, to weźcie się w garść, weźcie los w swoje ręce, przestańcie narzekać, bo to jak skończycie i tak naprawdę to, jakie pieniądze będziecie zarabiali, jak będziecie żyli, to zależy tylko i wyłącznie od was. Ja już dzisiaj wiem na 100%, że w Polsce są dzisiaj duże możliwości i po prostu wystarczy po nie sięgnąć, wystarczy się czegoś nauczyć, wystarczy coś zrobić w tym kierunku, żeby poprawić swój życiowy byt. Jak sami dobrze zauważacie, albo zauważaliście, albo zauważacie to nadal, ja na przykład w swoich filmach zdarza mi się na Anglię narzekać. Przetrę jeszcze raz obiektyw. Zdarza mi się narzekać na Anglię. I co ja zrobiłem? Skoro mi się tam w tej Anglii nie podobało i nie do końca mi tam pasowało, to ja zamiast narzekać cały czas na swój los, po prostu zmieniłem to i wróciłem do Polski i w Polsce jest mi dobrze. Czy się to komuś podoba, czy nie, a niestety wielu ludzi się z tym nie może pogodzić, że komuś się w Polsce może udać i może fajnie żyć. Słuchajcie, ja wam jeszcze o tym opowiem, ale wszystko wskazuje na to, do tej pory bynajmniej, że zmiana pracy, którą zrobiłem, to był strzał w dziesiątkę, bo teraz patrząc na zarobki godzinowe, czyli te zarobki, które ja miałem w Anglii i te, które mam teraz, to zaledwie po półtora roku po powrocie do Polski zwyczajnie te zarobki się wyrównały. Czyli ja już zarabiam tyle samo, ile zarabiałem w Anglii półtora roku temu. Uważam, że to jest sukces osobiście. Oczywiście wielu ludzi w to będzie nie dowierzać, no bo jak to, przecież w Polsce się nie zarabia tyle samo, co w Anglii. I owszem, te zarobki w Anglii już teraz są troszeczkę większe, ale uwierzcie mi, że niedużo. A ja, żeby udowodnić wam to, to zrobię tak jak zawsze, czyli pokażę wam przelew z moimi zarobkami z pracy, żeby zamknąć po prostu buzię tym wszystkim niedowiarkom, którzy mówią, że ja okłamuję, że kłamię, że w Polsce nie można dobrze zarabiać. Robiłem to już wcześniej, jak mówiłem o swojej poprzedniej pracy. Zarzucaliście mi gdzieś tam w komentarzach pod odcinkami, że ja wtedy mówiłem, że o jaki ja to nie jestem zadowolony z tej pracy, jakie tam nie są dobre zarobki, a tu nagle się okazało, że ja rzuciłem tą pracę i poszedłem do innej. No i tak było, bo ja byłem w miarę zadowolony z tych zarobków, byłem w miarę zadowolony, ale jeżeli pojawia się lepsza oferta, możesz lepiej zarabiać, możesz mieć do pracy bliżej i w ogóle po prostu bardziej ci może odpowiadać praca w innym miejscu, no to głupim by trzeba było być głupim, żeby z takiej propozycji nie skorzystać. I jak ktoś myśli, że ja bym zmienił pracę na gorszą, no to powinien się raczej puknąć w czoło, bo nie do końca chyba byłoby to racjonalne zachowanie, zmieniając pracę z lepszej na gorszą, więc ja tą pracę zmieniłem na lepszą. Znowu zamiast narzekać, to po prostu zakręciłem się, żeby
jakąś lepszą pracę sobie znaleźć i wszystko jest możliwe, wystarczy po prostu pochodzić trochę za tym, zorientować się na rynku, jaka jest sytuacja, a nie siedzieć i narzekać. Więc słuchajcie, mój taki apel i w ogóle to jest taki odcinek z moich obserwacji o życiu w Polsce i o Polakach narzekaczach. Są też oczywiście osoby takie, które nie narzekają, tylko są zadowolone, bo po prostu działają. Zmuście się do działania i przestańcie narzekać. Więc taki jest temat tego odcinka. Nie przedłużając, będziemy już kończyć. Apel jeszcze raz, bo taki jest sens tego odcinka, apeluję do wszystkich, weźcie się do działania, ruszcie tyłek, pomyślcie, bo od tego macie mózg. Przestańcie narzekać, a zacznijcie działać. Pozdrawiam wszystkich tym optymistycznym akcentem, kończąc kolejny odcinek, a ja już zapraszam Was oczywiście na następny. Pozdrawiam wszystkich, cześć, trzymajcie się, hej.